Jeszcze małe problemy techniczne, ale zaraz. No, wszystko. Pasuje, żeby to od razu też na YouTube coś nagrać. No, karton jest otwarty, bo sprawdzaliśmy przy puste pudełko. Pudełko. Czy nie jest puste pudełko? Dobra, tutaj nagrywamy na YouTube, pokażemy nasz profesjonalny statyw. Jak tam ludzicka? Tutaj kolejny statyw. Z GoPro, profesjonalnie wszystko. A tutaj nasza... Dobra, się... właśnie ludzie nie cierpliwi, trzeba otwierać. Ale kluczy nie macie, wiecie, że dalej kluczy nie macie. Ej, mamy klucze? Właśnie, no. No to dobra, no wyciągnij to na razie. Dobra, zaczynamy, nie? I to co, musimy to wyciągnąć w górę. No, może najpierw pokażemy na live. Tam się pytali, czy to jest MRF. Nie, to nie jest MRF, to jest nowy sprzęt na polskim rynku. Czyli jak widzicie, dokładnie nazwa PIT GAG. Jest to model 140 XD. No tak, bardzo robista. Tak, XD. To jest maszyna. No, szczera jest nawet. Zaraz będzie pytanie, czemu akurat taki model? Pigga. Powiemy tak. Po nie inny. Nie chcieliśmy kolejnego MDF-a, nie chcieliśmy kolejnego OTC-a, chcieliśmy coś nowego wam pokazać, bo na polskim rynku no, nie jest za dużo tych sprzętów takich cieszących się popularnością. No. Na chwilę obecną największa popularność jest wśród tych bajków. Marka MRF, prawda? Nie ukrywajmy, co mówi za sobą cena, nie? No jest cena adekwatna, no co do jakości. Tak. Teraz no zauważyliśmy przedtem, że jest coś no, nowego na rynku. Więc jak tam z jakością będzie, nie wiem, będziemy to dla was testować. Testy oczywiście będą rzetelne, nie będziemy obijać bawełnę, jak coś się nam będzie nie podobało, to o tym powiemy. A jak nam się coś będzie podobało, jakieś będą zalety, też o nich powiemy. Nie będziemy tutaj zbarwiać, więc śledźcie nas na YouTube, na Facebooku, na Instagramie. Nie wiem, tutaj na Facebooku to nie będzie tam widać za bardzo tych linków. Będziemy to. Ale na YouTube jak będzie filmik, no to znajdziecie linki w opisie pod filmem, nie? No, dobra. Do no niej. Otwieramy. A nie staramy do góry. Ale to nie, lepiej od rozwalić. O kurwa nie, moje plecy, nie. Dobra, rozwalam go tak. Tylko od boku tak odpuśćcie fajnie. Fajnie tak od boku. Tada! Ło, co to za pit bike? Pierwszy luk wygląda. Prawa biała w ten sposób. Jak widzicie, koła większe. Tak. Nawet mamy stopkę od razu. No, ale fajnie. Silnik 140 taki jak w MRF-ie. Dobra, rozważę z tej strony. A to jest to tam strony, nie? Tak. Dobra, to... Wydają się ludzie, czy on ma regulowane zawieszenie? Chyba nie. Nie? Na pałku jeszcze... Nie, nie ma regulowanego zawieszenia. No niestety, wszystkiego w tej cenie być... mieć nie możemy, nie? Ale zaraz dokładnie zobaczymy ten motocykl pit bike dookoła, jak to będzie wyglądać. Bo sami nie jesteśmy tak na 100% pewni, co i jak tutaj jest. O, tylko tyle co po zdjęciach i co właściciel marki wypisał w ogłoszeniu. No powiem wam, no, cena jest porównywalna do RCK obecnie na rynku, a jak tam będzie? Ale się przekonamy, czy to jest trudne do złożenia, czy nie. No, paliwa nie ma, to jak będzie pierwsze odpalenie na live? Coś naplujemy do tego. Pierwsze odpalenie to będzie na następnym. O no, na filmiku już no, normalnie. Na YouTube, na kanale pana MRF-a będzie pierwsze odpalanie. Chyba, że będzie 200 osób, ile wie? 112, no a teraz co dzień. 200 osób, to pojedziemy z pytaniem po paliwo. O, 200, no. Tak, no. Potem się okazuje, że patrzę, że gada przez
półtorej godziny, a 5 minut jest tylko na filmiku. Ulala. Dobra, potem. Dobra, ściągniemy to. Jak koło jest odpadzie? Koło jest odpadzie. Koło jest odpadło. Wow. No wiele jest odpadło. Wow. Zębatka już ta? No. Kozaczek, kozaczek. Kółko. Jak tam wygląda, widać? Ładnie, no ładnie wygląda, no. Kozak. Czy będzie upalane po lesie, chyba nie. Jak nie będzie? Będzie! A gdzie mamy jeździć? Po drodze? To jest sprzęt kaskaderski. Będziemy to upalać wszędzie. Gdzie się tylko będzie dało? Jak to się nie rozleci pod naszym katowaniem, to jest nie do rozlecenia. No. RC wytrzymało. Zobaczymy, jak Pitwick będzie się utrzymał. Żeby nie porysować, no to no, nawet. Ciężko będzie oddać rozwalone, nie? Jak będziemy to katować i będzie porysowane. Dobra, to ja? No jedziesz, ja tu muszę ponagrywać też coś. A ja będę tutaj koło 17-14. Nie, co? Krytykujesz koło 17-14. No... No ja, jakbym ja nie skrytykował, nie byłbym sobą, nie? No. Tak trochę no duże koła są, ale zobaczymy, jak się na tym będzie jeździć, bo nie miałem, tak szczerze wam powiem, możliwości przetestowania tych kół. Ja miałem okazję się przejechać raz na dużych kołach po kamieniach, to czułem dużą różnicę. No. Dużo lepiej się jechało, ale zobaczymy. Zobaczymy. Ja tak samo no, nie mogę się zbytnio wypowiedzieć, bo nie jeździł, ale... Głównie krytykowałem tylko i wyłącznie to, że... Na YouTubie, na Facebooku i wszędzie na grupie to było przekonanie, że duże koła dają nam lepszą przyczepność i to wszystko. I dlatego głównie krytykowałem te duże koła. Wy mniej więcej pochwalają. Zobaczymy, jak uwiniemy się ze składaniem tego sprzęta. No jak widać, już połowę mniejszą można pochwalić. Siedzenie odpolujemy? Odpolujemy. No mam amortyzatorem na to, czy nie? Co? A po co komu amortyzator? Piję za to. O, ale powiem ci, wiesz jaki jest plus? To jest plusem. Jest tabliczka znamionowa, dałoby się to zarejestrować. Faktycznie. MRF nie ma tabliczki. Pokażę to, dobra? Jest tabliczka znamionowa, więc jest opcja zarejestrowania. Bierzemy z bliższa. Kondra Draś. No, pozdrawiamy wszyscy. Cała nasza ekipa, pozdrawiam. Czyli ja już widzę tu potencjał. Z czego nie ma MRF? Nie ma tabliczki. Prawdopodobnie będzie taki można motocykl zarejestrować. No. Tak to wygląda. Wydech pokaż, bo dużo też osób kupuje te repliki Akrapowicza. Złoty łańcuch. Wydech ten sam jest, a Akrapowicz? Ślisk jest, popatrz, inny jest, nawet gumowy. Gumowy jest? Jest plastik. A jest ten? Nie ma, kurde. Szkoda, że nie zrobili takiego wypustu, takiego paska. No, ale był pasek. Dotknij sobie ten ślizg. No wiem, widzę, gumowy jest. Jeszcze mam tutaj łańcuch elegancko nasmarowany. Powiem, że się przyłożyli. Lepiej sprzedałeś, to tu i kupujemy co tutaj widzę. Jeszcze tutaj na... Pokażę na YouTube jeszcze na oś. Prawdopodobnie cała oś jest... Prowadzimy live'a od razu. To jest Pitgang 140XD. Tak, Pitgang 140XD. Stumnik. Full przelot. Bez tego killera. No i to jest ta replika Akrapowicza, nie? Sebastian, pozdrawiamy. Ja ci powiem, że to naprawdę fajnie wygląda. Osłona. Ale ta A mi się kojarzy z czegoś, z jakichś speedbike'ów. To jest taka firma. Aby też. To mi się nie podoba. Klamki, pewnie widzowie tak samo będą. Klamki, tak. Nie łamki. Jakby były zwykłe, to byłoby o wiele lepiej. Ale i tak w tej cenie nie jest źle. Tak samo możesz pokazać osłonę pod silnikiem, bo jest całkowicie inny wzór. Jest inaczej to rozwiązane. Nie będzie tego takiego falującego. Jak odpalicie, to tych drgań nie będzie słychać. To od razu można powiedzieć, nie? Co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? Tak na szybkości, no tą nóżkę to widział. Jest całkowicie inna rama. Jest to inna rama niż widzieliście do tej pory. No i
Plastików jest mało, bo jeszcze nawet nie założyliśmy, dlatego. No tak. Półkę możesz tak samo pokazać. Półka jest coś podobnego jak w tym. W RCU. Minus jest tylko taki, że nie ma regulacji wysunięcia kierownicy. Z drugiej strony, kto z tego korzystał? Tu jest plus taki, że trzyma wam lagę na większej ilości śrub, nie? Tak. I widać, że to wszystko jest solidne. Są trzy śruby. Od spodu, nie? Tu jest naprawdę solidnie, dość mocno zalane wszystko. Tak, nie to co w Lącinie. No, nie to co w Lącinie, kurde. Bo mieliśmy jednego ziomeczka, co niestety, ale Lącinem w pierwszy dniu by się zabił. Ja mu pękła półka, nie? Odkładam pan. No i co? Guzik, taki jak zawsze chciałem mieć. No. To ten, też jest nie plus. Ten taki, co się przytyka, tylko po prostu na... Ja na przykład jak kupiłem mojego pierwszego RC, to od razu zmieniłem guzik. W tym akurat wypadku już nie ma co, nie? Wiera jest to sama, czy nie wyższa? Nie, chyba jest... Nie, taka sama. To samo jest. Jeszcze będzie tutaj. No. Ale guzik jest też dużym plusem. No bo nie musisz myśleć, czy jest włączony, czy jest wyłączony, nie? Ten już by polił, już by jechał. Gripy jakie? Mięciutkie? Gumowe są, nie są plastikowe. Gumowe. No ale gumowe, tak jak chyba w tym w MRF-ie, nie? Ale krótki rolgas, to trzeba... Jest serio krótki. Patrz, ile jest... No. Tyle jest gazu. Co, pokazujemy, co jest we woreczku? Co w tym woreczku się dostaje? O, tutaj. Albo kawę, ten telefon. Na kartoniku. Jeszcze co? Instrukcja. Instrukcja. Po polsku jest? Zobacz, jest po polsku. Zaraz sprawdzimy. Po polsku nie ma, no ale niestety. Tutaj jest. Ale jest cała serwisówka. Instrukcja obsługi praktycznie. Tak. Trochę minus, że jest po angielsku. Odrzuć. Zapinam trytytkę, wciskam ten dzynk. I odciągam. Od się kręcę. Trzeba tak więcej takich. Zinks. O, teraz coś fajnego wyciągnę. O! Rzyk, ale to będzie lepsze. Kolorek fajny. Jaki zielony. No. Fajny kolorek. Zielony? A nie, dobra, plastiki są takie, dobra być. Firma. Dobra, tym się potem zajmiesz. Bitfer firma. Dobra, dalej. O, ho. Kurde, to wygląda też kozacko. Tak, znaczy no, cała do mocowania kierownicy. Chyba, nie? No tak. Tutaj. Stopki, stalowe. Stalowe, nie? Stalno. Ale masywnie widać. Ciężko to, nie? Wszystko ogólnie tak masywnie wygląda, tak. Jak ci powiem szczerze. Stopki. I tutaj mamy jeszcze więcej drytytek. Takie drytki. Nie, one są dobre też, nie trzeba ciąć, nie? I śrubki do mocowania prawdopodobnie plastronu z przodu. Jakiś tam duperelik, to sobie zostawimy wszystko. Dobra, odłożymy to na bok. To tyle jest w środku? Jeszcze amortyzator. Zobaczymy, co jest drugim. Nie? Tu jest amortyzator. Amortyzator tylko. No, co na buźkę i próbuję pitać. Amortyzator. Tylko amortyzator. To jest ten mniejszy chyba, 200 coś. Tak. Jaki jest skok? Mogę zobaczyć? Mały jakiś to jest. Nie, bo to jest ogólnie jest pionowo, bardziej jest pionowo amortyzator, dlatego będzie mniejszy skok. Ale nie, skok jest w miarę. Podobny do RCK, bo o to chodzi, że ludzie też będą patrzeć, bo jest mniejszy amortyzator i to będzie was odpychać, lecz zauważcie, jak jest w RCK-u. W RCK-u amortyzator nie jest tak do piona, tylko amortyzator strasznie leży, nie? I jest też no w powietrze. No tak samo jest w jednym i drugim, ale o to chodzi, że w RCK-u amortyzator leży, przez co musi mieć więcej skoku, żeby ten, wiesz, do góry doszło, nie? Tak. Ja nie. Jak patrzysz, to jest centralnie jak Kenda. Ale nie jest Kenda, jest innej firmy. Bo Kenda ma wybite tutaj, nie? Tu jest. To też jak Kenda. Tu jest Umbeat. Jakiejś innej firmy. Ale jest bieżnik jak Kenda. Jest większe od Kendy nawet. No. A się rozbije jeszcze tam na to. I teraz uwaga. Zauważcie, że od razu jak kupujecie motor, macie opony, na których już można wjechać w teren. No. Nie jak w RCK-u. W RCK-u jak kupujecie motor, to wierzcie mi, Pit Bike Rider jak pierwsze jego jazdy na RCK-u, to myślałem, że łezka mu pójdzie z oka. Tak było, tak. No. Ja na łysej, na TTR-ce, na łysej oponie to latałem, przyczepność zarąbista, no, na tamtych oponach to Pit Bike Rider no, nie mógł jechać, dosłownie. Trzeba było pchać motor, a nie jechał.
A na tych to już widzę, że coś tam pojedziemy. Cóż tu więcej. Ja tam nie jestem za dobry z gadania. To wszyscy wiedzą pewnie. O, tutaj widzę, że chłodnicy oleju nie ma niestety. Właśnie, nie ma. No. Nie ma chłodnicy oleju, ale przy 140, jak nie będzie ostro katowane, naprawdę ostro katowane, to to nie powinno niczym przeszkadzać. Ja do mojego RC-ka kupiłem większą chłodnicę, ale naprawdę było to niepotrzebne. Zobaczymy, jak to się będzie grzało. Jak będzie się grzało, to taka chłodnica niedużo kosztuje, więc... No nie możemy zbytnio na początku nic powiedzieć, bo zaraz będzie, że robimy reklamę, bo dostaliśmy bity, albo coś tam, nie? Trzeba się tym przejechać, musimy to na spokojnie potestować i naprawdę, wiecie, nam znamy wam rzetelne relacje. Nie tak jak niektórzy, co na YouTube wystarczy, żeby zobaczyć o to, nie? Już wszystko wam o nim powie, czy jest dobry dla was, czy co, nie? Wiadomo. I nawet na takim motorze nie jest. Jest to nowy motor na rynku. Sami nawet nie wiemy, nie? Co dokładnie możemy od tego wyczekiwać. No i teraz właśnie odpowiedź, czy to będzie live. Więc tulejki... Będzie troszkę dłużej. Szeroka tulejka od strony... Tarczy. To jest pewne. Jesteś tego pewny? Teraz już tak. No i tyle, chyba skończyliśmy już skręcać go. Sztywne zawieszenie tylne. Zaraz będzie krytyka. Jak to złożyć, żeby to działało? Wziął, cyk, śrubecka. Skarpetę trzeba będzie zainwestować. Nie ma... Ale tutaj jest miejsce, patrz. Miejsce jest, żeby założyć sobie jakiś klapa. Luzy na łożyskach przodnie już. Nie, jest wyczuwalny, chłopie. Ale nie przykręcona jest koło. Aha. Dałem się oszukać. Ciekawe, gdzie pierwsza rama pęknie. No mam nadzieję, że nie pęknie rama. Nie, no rama nie pęknie. Jakoś to wygląda na bardzo... Nie no, solidnie wygląda. Będzie schować tam w środku. W MRF-ie takiego nie było. Ktoś napisał, że amortyzator powinien być na odwrót? No na pewno. No tak. Nie może być na odwrót. Bo będzie wam błoto siedzieć i będzie wam wbijać błoto do środka. Wydeszek. Ciekawe, jak będzie brzmiał na tym wydeszku. Od dołu się wam ubiera. To pusty jest? Wbija się. Będzie się dor, będzie się na pewno. Ale tu nie ma DB Kelliara? Błyska w tle pali, no nie, jeszcze nie. Mała aktywność była pod filmem na kanale, przez co nie robiliśmy na razie czynnik. A po co ma sparować przednią tarczę? Olejem. Lepiej będzie hamować. Na smary przednią tarczę, hamulce będzie git. Będzie git, dopóki się nie zatrzymamy. To by nam coś przypominało, tak samo do Kenda Kary z Bar. Ludzie nam zadają pytania, to teraz my zadamy pytania. Po tym, coście teraz zobaczyli, jak oceniacie wy tego sprzęta? Na pierwszy rzut oka. O, możecie napisać. Ja mogę Wasza powiedzieć. Wasza ocena na pierwszy rzut jakiś oka. Szymon był zapytał, czy dam się przejechać. Nie. Nie. Duży plus, że podnóżki nie są mocowane do silnika. No tak, no. Ale? Ale nie było chyba. Nie, tam były. Przecież miałeś takie metalowe przez całe, no nie? Przez silnik doładowałeś. Dawid napisał 8 na 10, więc to jest dobrze. To już dobra opinia jest, no. Przyjmujemy tylko takie opinie od 7. Ale 7 jest fajnie. 7 na 10. Jakiś Szymon przeklina, trzeba go chyba wyrzucić. Banuj go, już nie ma. Tutaj nasz redaktor, kurde głowy, inżynier, Czekaj, przejdę na... Krzysztof, jaki koszt, taki koszt. Co? Nie rozumiem pytania, czy to w ogóle pytanie było. Karol, minus 10 na 10. Gabriel, 10 na 10. No to elegancko. Widać, że się niektórym podoba. 5 na 10. Napisał ktoś, że wadą jest tylny stelaż. Czemu? Ale przecież on jeszcze nie testował przecież. Testowali go ktoś? Na nim zapytaj się do czynienia. Pozdrawiam kolegę Sebastiana, który No jest cieniutka, ale nie powinna pęknąć, mi się jest zdaje. Cienkie, ale... Ale to bardziej się plastik urwie niż to, żeby się to urwało, wziął.
Nie, no co ty, plastik się prędzej urwie niż by się ta urwała. Co ty, nie ma szans. No jest cienki, ale jak ten jest stalowy, to się wygnie, a nie. Musiałbym mocno zarąbać, żeby ten... Nie. Bo więcej przejmę ten plastik niż kurde to... Ja bym się na waszym miejscu tym nie przejmował. Nie są wszędzie cieńsze niż reszta, ale... 10 na 10, panie kozak. Ja daję takie 7 na 10. Ale ładnie, fajnie wygląda. Ciekawe jak będzie jeździł. Dobra, to się potem... Zamienimy się, Piotrek, dam ci kuś swarny, a ja sobie pojeżdżę na V-bike'u. Dobra. Trochę podam zarąbany od... Jakie śrubki tu mamy, dwie. O, to jest na sobie styl od kuś swarny. No podobno. Czy gdzieś nie pisze pana tej zębatka. No, ktoś napisał, kuska słaba, pikant lepszy, wiadomo. No co wy, to was coś chyba... No. Pomyliło wam się chyba coś. To nie jest kurwarno. Pozdrawiam całą ekipę, pan MLR. Pana MLR-a. 140 XD. Dzięki wielkie. No to musieli tak jeszcze wszystkie śrubki przepatrzeć. Szprychy w kołach, wszystko. Standardowo jak każdy big bike'u. Pasuje to wszystko posprawdzać. Poznaczyć sobie jakimś maziakiem śruby. Żeby być pewny, bo będziemy tym zapierdzielać. Nie będziemy tym jeździć, kurde. 14 zębów masz z przodu. 14 masz z przodu. 14, ile? Z tyłu nie wiem. 41? No to by trzeba całego ten plastik tak zrobić, żeby tu nie chlapało nawet na ten moduł, żeby nie było. Tu masz plastik od DPR-ki. I tak kurde, średnio. Ja bym wziął w rękę, jest cieńszy i taki inny materiał. Skąd wiesz? Bo widz, mam w ręce, ja wiem. Skąd wiesz? Dawaj, odpal teraz, no gdzie? Palimy go, dobra. A ma w ogóle kompresję? Sprawdzaliście? Może nie ma. Nie ma kompresji. Może nie ma. Pozdrowienia dla Rafała. Od wielkie dzięki. Od Krzysztofa Dzięciołowskiego. Dzięciołowski. Krzysztof. Bez wielkie dzięki. Olej już jest chyba zalany. Nie. Chyba. Tak, więc. Olej jest. Jeszcze to. Co jakoś. Kto miał czerwoną kurtkę, Kuba, ty? No. A co? Dawid napisał, żeby tego się przejmował, kurtkę lepiej tam nic nie skręcał. Kondra, ładnie cię podsumował, zdrowiam. W miarę dobre chyba na nasze. Nie wiem, jakie jeździłeś, Kuba, Piotrek. Zębatka stalowa. Za jednych minut, za drugich minut. Aluminiowa, lżejsza, ale się szybciej zetrze. Ale tu chodzi o to, że musimy ten model porównać do RCK. Nie? No i tam tak samo stalowe jest. Tak. Trzeba było tu RCK kupić drugiego i położyć koło siebie i zobaczyć wtedy. Nie. Teraz gram w pitu. To jest na przykład motor ok, ale jak jest cienko z częściami oraz plastikami, to strach to popsuć. Nie. No, daje, częściami nie będzie. Częściami na pewno nie będzie ciężko. Powiem wam, jak ktoś by się uparł, to od każdego RF-a dopasuje tutaj. Tak. Części praktycznie... od MRF-a, a plastiki to myślę, że od jakiegoś podeszłego. Tak, takie same. A ty TRP jakie ma? Plastiki? Inne. No. Inne. Jest taki podobny motocykl na rynku z tymi plastikami. Nie, powiem jak ktoś się uprze, to wszystko znajdzie. A pewnie znając życie właściciel marki, to za niego zacznie sprowadzać, więc... Płotnica. Płotnicy nie ma. Ale jakby ktoś chciał, to mocowanie jest pod chłodnicę i bez problemu można się wpiąć. Śrubka ci odpada, Rafał. Nie, tak to muszę chycić. Nie piszą. Chyba nie chcecie odpalania? No nie. Jak nie, to nie. Chyba tak. Chyba nakręcali. No oczywiście, że pali. Dobra, to muszę jeździć po paliwo. To zostawiam tak z panią MLF-em. Będę musiał zabawić publiczność, będę musiał. No. O, widzę, że ładnie tutaj aktywność. Zaraz 2 minuty. Pitbike Rider niestety, ale pobiegną po paliwo. Żeby tam zębów nie straszył, bo jest lód na drodze. No, tak się to prezentuje. To już chyba 20 razy pokazałem, jak się prezentuje. Możecie napisać, jak oceniacie, nie? Jak te koła w ogóle do motorku będą z was pasują? Czy opuścimy się troszeczkę dalsze, bo więcej widać w kadrze tego pro na 10.
Na YouTube się nagrywa timelapse, chociaż się już bateria skończyła. No. Będziemy palić! Uwaga, teraz cisza. Mum. Kompresja. O! No, już się zaczyna. Ścianę nie wiem. Nie ma co tutaj hałasować. W tym pomieszczeniu, wiesz. No. Jeszcze utrujemy się. Tutaj ten dymkiem się nie wygrujcie, bo to się opala wydech, bo jest wilgoć i troszeczkę jest oblany tutaj. Ale powiem wam, że odpaliłbym za pierwszym strzałem. Pudełka po prostu. Ani jeden motor, no, nie ukrywajmy, no pitbaj, trzeba było kopać, nie? Więc widać, nie ma lipy. Nie jest to pełna jakaś, nie wiadomo jaka kina, nie? Że od początku są jakieś problemy.